Siostry i bracia, w tegorocznych spotkaniach modlitewnych prowadzi nas John Henry Newman. Ukazuje drogę do zjednoczenia z Bogiem. Tydzień temu powróciliśmy do medytacji Newmana o modlitwie. Tematowi temu poświęcił on wiele kazań. Rozpoczęliśmy rozważanie kazania zawartego w Parochial Sermons w tomie pierwszym, zatytułowanego Sposoby modlitwy indywidualnej, w którym na 20 stronach podaje bezcenne wskazówki. Przypomnijmy dotychczasowe główne punkty. Po pierwsze, potrzeba nam przewodników na drodze modlitwy. Uczniowie Jana i uczniowie Chrystusa oczekiwali od swoich mistrzów, że nauczą ich modlić się, pisze Newman. Ich pragnienie jest pragnieniem wszystkich chrześcijan. Wszyscy jeszcze jako dzieci, a następnie wielu z nas jako już osoby dorosłe, poszukujemy kogoś, kto pouczy nas i pokieruje na drogach modlitwy. Po drugie, Newman cytuje księgę Koheleta, by okazać, że słowa nie są najważniejsze na modlitwie. Nie bądź pochopny w słowach, a serce Twe niechaj nie będzie zbyt skore, by wypowiedzieć słowo przed obliczem Boga. Bo Bóg jest w niebie, a Ty na ziemi. Przeto niech słów Twoich będzie niewiele. Cytat z księgi Koheleta, rozdział 5, wiersz 1. Po trzecie, najważniejsze w modlitwie jest stanięcie w obecności Bożej. Newman pisze, na kilka minut przed modlitwą zważmy na to, w obecności kogo wchodzimy, w obecność Boga, tego, który jest święty, tego, który z ruiny wyciągnął nas do nagrody przez swoją własną krew. Usiądź pokornie u Jego stóp, jak Maria, by poznać, a potem wypełnić Jego wolę, lub jak owa pokutująca kobieta, która weszła na ucztę u faryzeusza, wielbiąc go w ciszy, bez przerywania swojej posługi, obmywając jego nogi. Wszystko to opisuje przygotowanie do modlitwy. Potem Newman przechodzi do wskazówek dotyczących samej modlitwy i tym dzisiaj się zajmijmy. Uważa, że konieczne jest posługiwanie się w modlitwie jakąś książką, najlepiej Pismem Świętym. Zacytujmy. Aby uniknąć lekceważących słów lub słów zbyt licznych, aby odsunąć nieporadne myśli, myśli nieduchowe, jest rzeczą konieczną modlić się przy pomocy książki lub, gdy jej nie mamy, pamięci. A to także po to, by modlitwa nasza nie była improwizacją. Te zdania w modlitwie są zresztą konieczne, aby strzec nas przed nieznośnością myśli, niepoprawnych wędrowniczek. Jeśli modlimy się bez precyzyjnych słów, które czytamy lub przywołujemy z pamięci, nasz duch oddala się od obiektu naszej modlitwy. Następuje wówczas inwazja innych myśli na naszego ducha, my zaś idziemy za nimi i w ten sposób tracimy sprzed oczu obecność tego, ku któremu zwróciliśmy się na początku. Koniec cytatu. A zatem widzimy, że, jak mówi Newman, Pismo Święte jest nam także potrzebne w czasie modlitwy, by nie ulegać pokusie przeciwnej do rozproszeń, to znaczy niezdrowym wzlotom, zachwytom. Jeżeli nie mamy takiego oparcia, to człowiek jest skłonny iść za swoimi fantazjami. Nie tylko rozproszenia, czyli myśli negatywne, mogą być przeszkodą w modlitwie, ale także myśli pozytywne, w cudzysłowie oczywiście, czyli te wzloty, zachwyty niekontrolowane. I Newman pisze,
pamiętając, iż zdarzają się momenty, kiedy to serce czuje wdzięczność i do żywego zostaje przeszyte, tak iż pękają wszystkie ramy modlitwy, trzeba równocześnie stwierdzić, że rzecz ta nie zdarza się często. Pozostawać w żarliwym uczuciu nie jest stanem zwyczajnym duszy. Cudowności i nadzwyczajności nie pojawiają się jak tylko od czasu do czasu. Co więcej, one nawet nie powinny być stanem zwyczajnym duszy. Jeśli szukamy ich, by doznawać jakichś egzaltacji, to takie ciągłe przynaglanie siebie i owa zmienność odczuć, którą uznajemy za istotę modlitwy i naszej wiary, wręcz szkodzi naszej duszy. W pewnym sensie ośmielam się powiedzieć, że wówczas zasmucamy Ducha Świętego, Ducha pokoju, pokoju Bożego, który chce w nas pracować cicho i w uspokojeniu wewnętrznym prowadzi swoje dzieło wewnątrz naszego serca. Koniec cytatu. Jakże to są mocne słowa. Okazuje się, że Pismo Święte i zdania, formuły w nim zawarte chroni nas nie tylko przed rozproszeniami, ale także przed niepotrzebnymi egzaltacjami. A jakże bardzo człowiek ich dzisiaj poszukuje. Na modlitwie szuka takich wzlotów egzaltacji. Kiedy ich nie ma, to człowiek się zniechęca. Brak tych wzlotów jest nieraz przyczyną odejścia wielu osób od modlitwy wewnętrznej. Gdyby wiedzieli, że brak uniesień, brak doznań to stan normalny na modlitwie i że jedynie trzeba zakotwiczyć się w Ewangelii, to wówczas na pewno nie odeszliby od Jezusa. Ileż osób nie przeżywałoby wówczas kryzysu, zwątpień, odejść. Według Newmana słowa zawarte w Ewangelii, cytuję, mają za zadanie chronić nas przed niezdrowym entuzjazmem, uspokoić nasze emocje, wyciszyć je i przypomnieć, kim jesteśmy i gdzie jesteśmy, a za to doprowadzić nas do usposobienia czystszego i bardziej zrównoważonego oraz do tej miłości głębokiej i pełnej pokoju, tak względem Boga, jak i człowieka, co właśnie jest rzeczywistym wypełnieniem prawa i świadczy o ludzkiej doskonałości. Koniec cytatu. Człowiek winien zatem trzymać się formuł i zdań z Pisma Świętego. Jest to wręcz warunek równowagi, stanu opisywanego przez angielski termin well-balanced, czyli właściwa proporcja między rozproszeniem a egzaltacją. Jakże często ludzie szukają dzisiaj bardziej siebie niż Boga. Szukają doznań i pozytywnych przeżyć. Okazuje się, że jest to problem nie tylko polskiego katolicyzmu, ale tak było także w Anglii za czasów Newmana. Zacytujmy inny fragment z jego kazania. Bez wątpienia najlepszy spośród nas modli się przeciętnie i potrzebuje pomocy zdań i formuł. Tymczasem osoby, o których mówię, sądzą, że modlitwa nie jest niczym innym jak uczuciowym przeżywaniem przejawiającym się w mocnych doznaniach i emocjach, a nie w stałym usposobieniu. Dla nich oczywiście nawet sama idea formowania się do modlitwy jest absurdalna. Lecz niestety owo upodobanie w oddawaniu się uczuciom jest, jak już mówiłem, założeniem z góry błędnym. Koniec cytatu. Lecz to nie koniec pożytków używania Pisma Świętego na modlitwie. Według Newmana Pismo Święte także pomaga nam trzymać się właściwej drogi na modlitwie.
Wiemy wówczas, jakich używać słów, o co prosić, kiedy milczeć. Bez nich łatwo ulec naszym naglącym potrzebom, zamienić modlitwę w ludzką aktywność, pójść za własnymi myślami. Każdego dnia możemy otworzyć Pismo Święte i modlić się różnymi słowami, na przykład słowami celnika. Panie, miej litość dla mnie grzesznika. Albo Panie, przymnóż nam wiary. Te zdania pochodzą z Pisma Świętego. One oczyszczają naszą modlitwę z niewłaściwych słów. One dają fundament i plan modlitwy. Jak mówił Newman, ten, kto modli się bez planu, w istocie traci wielką część przywilejów, które uzyskał dzięki Chrztu Świętemu. Słowa Pisma Świętego pomagają nam od razu skupić się i wejść w głąb, wejść w modlitwę i w jej istotę, a tą istotą jest przebywanie z Bogiem. Przytoczmy znowu słowa Newmana. Jakże krótkie są te momenty, które ludzie przeznaczają na modlitwy. Zanim zdążą się skupić, uspokoić swoją pamięć i ducha, czas właściwie się już skończył. Nawet wówczas, gdy posiadają oni dużą zdolność w oddalaniu od siebie myśli tego świata, zajmujących ich tuż przed modlitwą. Tymczasem słowa i formuły od razu wdrażają w modlitwę. Zajmują one właściwe miejsce w naszej duszy, tak że szatan nie może się wedrzeć na teren naszej modlitwy. Są one pewnego rodzaju stałą pamięcią, która w nas powstaje i do której możemy się udać jak do świątyni Bożej, znajdując każdą rzecz na swoim miejscu, na usługach naszej pobożności, skoro tylko tam wejdziemy. Koniec cytatu. I jeszcze jedna moc tkwi w formułach i słowach Pisma Świętego. Podkreśla to także Newman. Mianowicie tych samych słów na modlitwie używali święci, a przede wszystkim sam Jezus Chrystus. Czyż to nie jest właśnie piękne? Modlić się tymi samymi słowami, co Jezus Chrystus i co ludzie, co święci przez 20 wieków. Jakiż to przywilej, pisze Newman, używać na przykład w modlitwie Ojcze Nasz tych samych słów, które wypowiadał Chrystus. On dał nam tę modlitwę, tę, której sam używał. Używali jej także apostołowie i wszyscy święci. Kiedy dziś wypowiadamy te słowa, stajemy się uczestnikami ich grona. Któż nie chciałby wejść do intymnej sfery jakiegoś wspaniałego człowieka, poznać jego historię życia, jego dom, jego urządzenie, jego książki i zapiski? To właśnie Ojcze Nasz wprowadza nas tak blisko Chrystusa i Jego uczniów przez wszystkie wieki. Podobnie ma się rzecz z psalmami i z kredo. Koniec cytatu. Podsumujmy. Poznaliśmy dzisiaj moc słów zaczerpniętych z Biblii, słów, które możemy używać na modlitwie. One nam dają podstawę, fundament. One nas chronią z jednej strony przed rozproszeniami, z drugiej strony przed słowami niewłaściwymi, egzaltowanymi. Co więcej, Pismo Święte daje nam także zdania i słowa, których używał sam Jezus Chrystus i święci przez tyle wieków. I teraz już pozostajemy sam na sam z Jezusem, medytując Jego słowo. Wejdźmy w tę subtelną obecność, w którą niech nas wprowadzi fragment modlitwy wiersza Romana Brandstettera. Biblio, ojczyzno moja, Biblio, moja ziemio polska, galilejska i franciszkańska.
O wy, księgi mojego dzieciństwa, pisane dwujęzyczną mową, polską hebrajszczyzną, hebrajską polszczyzną, dwumową świętą i jedyną. Gdy ma się ku zachodowi i z lipy przed moim domem opadają liście, siedzę nad tobą, Biblio, i wywołuję z twoich wersetów wszystkich najlepszych, którzy są dla mnie niedościgłym wzorem. Wszystkich najpiękniejszych, których podziwiam, wszystkich szlachetnych, którym nie umiem dorównać. Biblio, mówiąca do mnie głosem napomnienia i głosem nagany, i głosem gniewu, i głosem kary, i głosem potępienia, i głosem przestrogi, i głosem sumienia. Biblio, sprawująca nade mną sąd. Gdy ma się ku zachodowi, a z lipy przed moim domem opadają liście, patrzysz na mnie oczami Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wołasz do mnie z głębokości. Wszystko jest w Tobie, cokolwiek przeżyłem. Wszystko jest w Tobie, cokolwiek kochałem. Wszystko. Cały żywot własny człowieka żyjącego w nawiedzonym przez szatana wieku, zaplątany w jego sprzecznościach, w szaleństwach i w kłamstwach, jak Absalom w gałęziach wisielczego dębu. Na Tobie uczyłem się żyć, na Tobie uczyłem się czytać, na Tobie uczyłem się pisać, na Tobie uczyłem się myśleć. Na Tobie uczyłem się prawdy, na Tobie uczyłem się prosić o odpuszczenie grzechów, na Tobie uczyłem się kochać. Na Tobie uczyłem się mądrości, na Tobie uczyłem się przebaczenia, na Tobie uczyłem się pokory, na Tobie uczyłem się modlić. Już ma się ku zachodowi, z lipy przed moim domem opadają liście, a ja siedzę nad Tobą, Biblio, i uczę się śmierci. Może tego jednego w końcu się nauczę.